Dyrekcja Gminy o pracy w okresie od ostatniej z poprzednich obrad sesji. Punkt 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i wynagrodzenie za inkaso. Punkt 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 11. Punkt. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Łudzeniu. 12. Punkt. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 13. Punkt. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na lata na 2020 rok. 14. Punkt. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2022-2025. 15. Punkt. Wolne wnioski i informacje. I 16. Punkt. Zakończenie obrad. Przystępujemy do punktu 4. Interpelacja i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Chciałem poinformować, że w okresie między sesjami nie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy żadne interpelacje w formie pisemnej. Na postawione pytania burmistrz odpowiadał na ostatniej sesji. Także nie ma takich punktów, które należałoby w tym momencie rozwinąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informuję, że od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Budzyniu nie zgłoszono na piśmie, nie wkazano na moje ręce wniosków lub interpelacji, które wymagałyby przekazania na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń. Czy ktoś z radnych chciałby zgłosić na piśmie wniosek lub interpelację? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji podjęte były 4 uchwały. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Budzyniu odbyła się dnia 30 grudnia 2021 roku. W okresie tym, prócz prac administracyjnych Biura Rady, uczestniczyłem w spotkaniu z panem burmistrzem i z przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej odnośnie propozycji diet dla sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Budzyniu. W posiedzeniu Komisji Statusowo-Samorządowej Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu w nadaniu medali panom małżeńskim z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i ustaliłem z panem burmistrzem termin i materiały na dzisiejszą sesję. Czy są może jakieś pytania do mnie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie zastępco. Dziękuję. Tak jak pan przewodniczący powiedział, ostatnia sesja Rady Miasta Budzyń miała miejsce 30 grudnia 2021 roku i w tym okresie pan burmistrz jako kierownik Urzędu Miasta i Gminy Budzyń załatwiał sprawy indywidualne obywateli, którzy zwrócili się do niego w sprawach we wnioskach, w sprawach ustnych. Były te sprawy rozpatrywane zarówno w formie czy za pośrednictwem telefonu z uwagi na sytuację covidową i przestrzeganie przez pracowników Urzędu Zasad Epidemicznych. Burmistrz oczywiście pełnił także rolę kierownika, zwierzchnika służbowego nad pracownikami zarówno w samym Urzędzie Miasta i Gminy, jak i również nad pracownikami gminnych jednostek administracyjnych.
Ponadto przyjmował, jak już wspomniałem, telefonicznie interesantów, ale chcę też również zauważyć, że w sprawach wyjątkowych po uprzednim umówieniu się telefonicznym na spotkanie dochodziło do spotkania w sali, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, gdzie poruszone były sprawy bardzo ważne dla interesantów. Ponadto burmistrz wraz z zastępcą i z wicestarostą powiatu chodzieckiego uczestniczyli w spotkaniu, w złożeniu gratulacji panu burmistrzowi miasta Kaczory z okazji nadania praw miejskich temu miastu. Ponadto burmistrz brał udział w posiedzeniu w naradzie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży w sprawie w omówieniu ustawy o strażach ochotniczych OSP, jak również o dodatku 200+ dla tych strażaków. Ponadto burmistrz brał udział w Komisji Statutowej Samorządowej Prawa i Porządku Publicznego w Radzie Miejskiej w Budzyniu oraz razem z panem przewodniczącym w nadaniu medali parom małżeńskim z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ponadto styczeń to okres również innych spotkań. Brał pan burmistrz udział w noworocznym spotkaniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Budzyniu. Oczywiście mimo, że styczeń, inwestycje są w toku, także burmistrz nadzorował poszczególne inwestycje, które toczyły się na terenie gminy Budzyń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji. Protokół z obrad ostatniej sesji jest na stronie internetowej. Myślę, że państwo radni się zapoznali z nimi, z protokołem. Czy są może jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. To bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso. Jeżeli mogę prosić, to bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawa związana z ustaleniem wysokości opłaty targowej była omawiana na Komisji Rozwoju Gospodarczego, jak również na innych komisjach. Jest to związane z uaktualnieniem między innymi opłaty za stanowiska, które po prostu są obecne na tym punkcie sprzedaży, a mówimy tutaj o placu przy ulicy Dworcowej w Budzyniu. W ramach uregulowań została też scedowana rola inkasenta na rzecz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu. Jest to taka uchwała, że tak powiem, porządkowa, regulująca pewne zasady, a jednocześnie wysokość opłaty, która będzie po przyjęciu przez państwa uchwałę, będzie stosowana w życiu bieżącym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 29/321/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Na terenie gminy Budzyń wprowadza się opłatę targową. Paragraf 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Budzyń. Pierwsze. W wysokości 20 zł przy sprzedaży samochodu, przyczepy, platformy, straganu. 2. W wysokości 10 zł od pozostałej sprzedaży, na przykład z ręki, kosza, roweru, wózka ręcznego. Paragraf 3, podpunkt 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż. 2. Obowiązek wniesienia opłaty targowej pozostaje z chwilą przystąpienia do dokonania sprzedaży. Paragraf 4. Punkt 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
Paragraf 5. Pobrane opłaty inkasen jest zobowiązane wpłacić na rachunek gminy Budzyń w terminie do 4 dnia, do 4 dni roboczych po dniu, w którym pobrano opłatę. Paragraf 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% od sumy zainkasowanych terminowo przekazanych na konto gminy Budzyń opłat. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 12/80/2025 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę 15 radnych. Dziękuję bardzo. Dziesiąty punkt. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Bardzo proszę, pani sekretarz. W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnienia produktów lokalnych, w ubiegłym roku w październiku została podjęta ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. Ta ustawa zwalnia te osoby, te podmioty z opłaty targowej, jednocześnie narzucając na rady ustanowienie, wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty oraz określenia regulaminu określającego podstawowe zasady prowadzenia tego handlu. Projekt tej uchwały właśnie podlega dzisiejszemu głosowaniu. Czy są może pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 29/322/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi wymienionymi w załączniku nr 1 do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku nr 1 do traktatu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym lub dziczyzny na targowisku mieszczącym się na placu przy ulicy Dworcowej w Budzyniu, działka nr 2199/4. Paragraf 2. Wprowadza się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku mieszczącym się na placu przy ulicy Dworcowej w Budzyniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Budzyń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 15 radnych. Punkt 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Budzyniu. Szanowna Rado,
ten problem był podnoszony już od dawna. Odbyły się spotkania radnych, odbyło się spotkanie z panem burmistrzem i ustalono jakieś tam propozycje i myślę, że no, sprawa wyszła pozytywnie. Także czy są może jeszcze pytania, czy nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała numer 29/323/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Budzyniu uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Radni Rady Miejskiej w Budzyniu otrzymują zryczałtowane miesięczne diety określone kwotowo w granicach maksymalnej wysokości diety, o której mowa w paragrafie 3 podpunkt 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. 2. Wysokość diet, o których mowa w ustępie pierwszym, ustala się dla poszczególnych radnych w zależności od pełnienia funkcji. 3. Wysokość diet wynosi pierwsze 2000 dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Budzyniu, 2 1100 zł dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Budzyniu, 3 1000 zł dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Budzyniu, 4 900 zł dla zastępców przewodniczących stałego komisji Rady Miejskiej w Budzyniu i 850 zł dla pozostałych radnych niepełniących funkcji. 4. W przypadku, gdy radny pełni jednocześnie kilka funkcji, przysługuje mu dieta odpowiadająca najwyższej diecie dla jednej spełnionych przez niego funkcji. 5. Wysokość diety, o których mowa w ustępie 3, ulega obniżeniu za nieobecność radnego. Pierwsze, na każdej sesji Rady Miejskiej w Budzyniu o 20%. 2. Na każdym posiedzeniu stałej Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu o 20%. 6. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Budzyniu do usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniach Komisji lub sesji Rady Miejskiej w Budzyniu spowodowanych innymi czynnościami związanymi z wykonywaniem mandatu radnego, do których zostali przez nie oddelegowani. W stosunku do przewodniczącego Rady Miejskiej w Budzyniu upoważnienie to przysługuje wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Budzyniu starszym wiekiem. 7. Podstawą naliczenia diet są listy obecności z posiedzeń sesji i stałych komisji Rady Miejskiej w Budzyniu. Paragraf 2. Diety są wypłacane w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który ta wypłata następuje na rachunek banku radnego, bankowy radnego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 4. Traci moc uchwała numer 14/105/2016 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie diet dla radnych. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. 1, 14 za, 15. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Tu tak samo, szanowni państwo, jak wiecie, to od 2016 roku nie było podnoszone nic i tutaj w ramach rekompensaty dla sołtysów ze względu na pandemię, jaką panuje, no, sołtysi teraz też nie kasują podatków, a obowiązków przybywa coraz więcej, też postanowiliśmy no, podnieść sołtysom dietę. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Czytam treść uchwały.
uchwała nr 29/324/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia diety sołtysów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Ustala się, że sołtysą poszczególnych sołec z terenu gminy Budzeń z tytułu wykonywania obowiązków organu wykonawczego sołectwa jednostki pomocniczej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 800 zł. 2. Dieta, o której mowa w ustępie pierwszym, obejmuje także zwrot wydatków kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. 3. Dieta, o której mowa w ustępie pierwszym, płatna jest z dołu każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy nie później niż 10 dnia następnego miesiąca. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 14/106/2016 roku Rady Gminy Budzeń z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w życie wchodzi z dniem 1 lutego 2022 roku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 12 radnych się wstrzymało, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Punkt 13. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzeń na 2022 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik. Od uchwalenia uchwały budżetowej nie dokonano żadnej zmiany w tej uchwale i proponuje się wprowadzić następujące zmiany. Gmina Budzeń otrzymała z powiatu chodzieskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 1000 zł na dofinansowanie obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Budzeń i to jest wprowadzane i po stronie dochodów i po stronie wydatków. Też podpisaliśmy w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze na kwotę 30 tysięcy złotych. W 2021 roku zostały przyznane i wydatkowane środki w wysokości 9 tysięcy złotych. W związku z tym zwiększa się środki do wykorzystania w roku 2022 o kwotę 12,5 tysiąca złotych. Jak już Państwo radni wiedzą, otrzymaliśmy w 2021 roku nagrodę w wysokości 1 000 000 złotych w ramach konkursu Rosnąca Odporność. Otrzymaną nagrodę proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie następujących zadań. Budowa parkingu w centrum wsi Prost na 100 tysięcy złotych, budowa parkingu w miejscowości Bukowiec 100 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej we wsi Popielno etap drugi 70 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewoklucz 230 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konkolowice 150 tysięcy złotych, przebudowa dróg gminnych we wsi Wyszynki 350 tysięcy złotych. Jest to związane z środkami z COVID i w związku z tym przeznacza się to na te właśnie zadania po to, żeby można było zwiększyć dostępność ludzi do ośrodków zdrowia, do szczepień, do lekarzy. Oprócz tego gmina Budzeń otrzymała środki w wysokości w 2021 roku, środki w wysokości 234 600 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W 2021 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 3999 zł i 10 groszy. W związku z powyższym zwiększa się środki do wykorzystania w roku 2022 o kwotę 160 760 zł i 10 groszy. Są to środki, które przeznaczone są dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych.
Oprócz tego zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 371 500 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań. I tak, transport i łączność drogi publiczne gminne kwota ogółem 880 tysięcy złotych, w tym zakup usług pozostałych 200 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej we wsi Popielno 180 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej 201533 w miejscowości Dziewoklub 200 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej, drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec 50 tysięcy złotych, przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego drogowego w miejscowości Wyszyny 250 tysięcy złotych. Jest tu część środków niewykorzystanych z zeszłego roku, z 2021 roku. Bo tak samo na drogę Brzekińcu i we Wyszynach były podpisane umowy i ta część, która nie była wykorzystana, tu jest dołożona. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami, nieruchomościami 236 500 zł, w tym wydatki bieżące 86 500, wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy 150 000. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 350 tysięcy złotych. Jest to z przeznaczeniem na przebudowę systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokołowie Budzyńskim. Administracja publiczna Rady Gmin 50 tysięcy, administracja publiczna Urzędy Gmin 35 tysięcy, administracja publiczna pozostała działalność 35 tysięcy. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne 20 tysięcy. Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe 245 tysięcy, w tym wydatki bieżące 85 tysięcy i zakup serwera z oprogramowaniem 160 tysięcy. Oświata i wychowanie przedszkola 40 tysięcy. Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej 15 tysięcy. Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej 15 tysięcy. Też proponujemy wprowadzić zmiany w sprawie udzielenia dotacji na realizację dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadania sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzyniu, ulica Gimnazjalna do Przemysłowej, kwota 400 tysięcy. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 tysięcy. Kultura fizyczna, pozostała działalność, siłownia zewnętrzna we wsi Prosna 5 tysięcy. Tu w zakresie administracji publicznej, urzędy gmin, ochotnicze straże pożarne, oświata i wychowanie, wydatki bieżące, przedszkola, pomoc społeczna i ośrodki pomocy społecznej, są to zwiększone środki na opłaty za energię i gaz w związku z tym, że otrzymujemy na dzień dzisiejszy no dosyć wysokie rachunki. Na razie musimy zabezpieczyć środki na opłacenie tych rachunków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po okresie grzewczym. No niestety no zwiększyły nam się też te wydatki w tym zakresie. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy są może jakieś pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja tak tylko troszeczkę uzupełniając te informacje, które podawała pani skarbnik, chcę powiedzieć, że co prawda minął dopiero miesiąc od uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022, ale jak sami państwo widzą, no tych zdarzeń finansowych jest sporo. Tak jak pani skarbnik powiedziała, jest propozycja podziału miliona złotych, które otrzymaliśmy w ramach rosnącej odporności. Tak, kilka słów uzasadnienia. Postanowiliśmy rozśrodkować te pieniądze po kilku miejscowościach i generalne inwestycje są to inwestycje drogowe. A czemu? No, między innymi temu, że po prostu tymi drogami wszyscy nasi mieszkańcy poruszają się właśnie, jak pani skarbnik powiedziała, w celu otrzymania opieki medycznej czy w celu udamy się do lekarza. Myślę, że to jest uzasadnione i nikt nie może powiedzieć, że to nie związane jest z częścią epidemiczną czy z częścią covidową, dlatego że nasi mieszkańcy bardzo na to zasłużyli, że udzielali się, jeżeli chodzi o szczepienia, zwłaszcza w tym okresie tych 3 miesięcy, latem ubiegłego roku, gdzie prowadzony był ten konkurs. Także
ten podział nastąpił w miarę po prostu, myślę, że sprawiedliwy. Oczywiście nie sposób dzielić się na wszystkie miejscowości, ale w tym etapie podzieliliśmy to na inwestycje, które Państwo już przyjęliście do uchwały budżetowej w grudniu 2022 rok. Jeżeli chodzi o inne zwiększenie, to tak jak tutaj również Pani Skarbnik powiedziała, że związane to jest między innymi z podwyżkami. Musieliśmy również aktualizować pewne kosztorysy na zadania już przez Państwa przyjęte. Nowy rok, nowe ceny, inflacja, związane podwyżki z zakupem materiałów budowlanych, czy wreszcie z kosztami pracy, zmusiły nas do jeszcze raz przejrzenia tych kosztorysów inwestorskich, które mieliśmy sporządzone do tej pory. A powiem szczerze, że mamy taki plan, żeby jeszcze w okresie zimowym, już w miesiącu lutym, przeprowadzić kolejne przetargi na inwestycje już przyjęte w budżecie, a żeby to zrobić, to musieliśmy uzupełnić te środki finansowe, aby zagwarantować możliwość właśnie rozpoczęcia procedur przetargowych. Mamy tutaj w zamyśle kilka przetargów, gdzie będzie po prostu, na które będą się składać inwestycje wcześniej już zaplanowane. Jeżeli chodzi o inne sprawy, tutaj to tak jak szczegółowo już nie będę się ustosunkowywał, jak Pani Skarbnik powiedziała, jest to niejako po prostu rozwinięcie tych wszystkich spraw bieżących, dotacji, środków, które zostały nam przyznane, a również środków, które muszą być przeznaczone na bieżące funkcjonowanie naszego tutaj budżetu związanego z rozwijaniem po prostu naszej działalności codziennej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 29/325/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 31 stycznia 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzeń na 2022 rok ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę dochodów na 2022 rok w wysokości 49 441 724 zł. Z tego dochody bieżące 43 921 zł 324 zł. Dochody majątkowe 5 520 400 zł. 2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 55 979 381 zł i 74 grosze. Z tego wydatki bieżące 39 602 728 zł i 65 groszy. 2. Wydatki majątkowe 16 376 653 zł. 2. Wydatki budżetu stanowią załącznik nr 2. Paragraf 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 537 656 zł i 74 grosze zostanie sfinansowany z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w artykule 217 punkt 8, wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 159 100 zł i 10 groszy. Rozchodów budżetu w kwocie 621 442 zł 36 groszy. 2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
Z budżetu udziela się dla zakładu budżetu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 400 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzeniu, ulica Gimnazjalna do Przemysłowej. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 14. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzeń na lata 2022-2025. Bardzo proszę, pani skarbnik. W związku z tym, że niektóre zadania, które były w uchwale budżetowej, są również ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, proponujemy wprowadzić następujące zmiany. I tak, we wydatkach bieżących zmienia się wartość środków na realizację zadania. Realizacja programu priorytetowego Czyste Powietrze, zwiększa się wartość środków w roku 2022 o kwotę 12,5 tysiąca złotych i program Laboratoria Przyszłości, zwiększa się wartość środków w roku 2022 o kwotę 104 760 złotych. Wydatki majątkowe, zmienia się wartość środków na realizację następujących zadań. Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego drogowego w miejscowości Wyszyny. Zwiększa się wartość środków w roku 2022 o kwotę 250 tysięcy złotych. Przebudowa drogi gminnej w Konkolewicach etap drugi. Zwiększa się wartość środków o kwotę 150 tysięcy złotych. I przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec. Zwiększa się wartość środków w roku 2022 o kwotę 50 tysięcy złotych. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 532 260 zł 10 groszy z następujących tytułów. 160 760 zł i 10 groszy niewykorzystane środki z programu Laboratoria Przyszłości. 1 000 000 złotych niewykorzystane środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność i 2 371 500 zł nadwyżka z lat ubiegłych. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy są pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 29 przez 326 2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 31 stycznia 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzeń na lata 2022-2025 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 28 przez 319 2021 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzeń na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Wolne głosy i informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jeżeli nie ma pytań, może tylko takich kilka informacji z życia codziennego, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu. Niedawno słyszeliście państwo, że gmina otrzymała
dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu kwotę 5 milionów złotych. Pragnę Państwa poinformować, że w ostatnich dniach z panią skarbnik podpisaliśmy umowę. Jesteśmy już po przetargu na te dwa zadania inwestycyjne, które tutaj wielokrotnie już się w budżecie też pojawiały, czyli na przebudowę ulicy Sportowej przy Lesie i Świerkowej w Budzyniu i droga w miejscowości Podstolica około 1,5 kilometra. Podpisaliśmy przetarg, jest dwóch wykonawców. Otrzymaliśmy promesę już tą właściwą z Banku Gospodarstwa Krajowego, która była podstawą właśnie do podpisania tych zadań. Mają być one zrealizowane w okresie do 9 miesięcy od podpisania umowy. Pragnę też Państwa poinformować, że również trwają prace nad nowymi wnioskami. Na nowy nabór jest ogłoszony drugi nabór w ramach Polskiego Ładu. Aktualnie po prostu doprecyzowujemy wnioski i chcemy je również złożyć, aby skorzystać z szansy, żeby po prostu do gminy Budzyń wpłynęły kolejne zewnętrzne środki. Również jesteśmy w trakcie składania wniosków na dofinansowanie zadań sportowych i tutaj kierujemy nasze wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadania sportowe. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo to są wnioski, ale mamy pewne plany z modernizacją naszych już istniejących obiektów sportowych. Dalej również tutaj było w wieloletniej prognozie finansowej, była mowa o inwestycjach, gdzie zostały ostatnio nowe podpisane na drogę właśnie w Brzekińcu, również przy dofinansowaniu wtedy ze środków COVID, jak również w Konkolewicach, ale to z własnych środków, a obecnie trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu. Ogłosiliśmy, dzisiaj dokonaliśmy wyboru oferty, ale jest jeszcze okres na odwołanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Jagodzińskiej w Budzyniu. Jeżeli nie będzie odwołań, to myślę, że za kilka bądź kilkanaście dni ta umowa również zostanie podpisana. Planujemy dalsze przetargi, nie jest to łatwe. Jak już wcześniej wspomniałem, po prostu determinuje nas tutaj chęć, woli zrobienia tych przetargów jak najszybciej, ponieważ te inflacja i te środki, które są kroczące z opłatami, są coraz wyższe, coraz większe. Nie wiemy, jak to będzie reagował nasz rynek, dlatego staramy się te przetargi przeprowadzić jeszcze w okresie zimowym, ale być przygotowanym już na wiosnę na rozpoczęcie kolejnych prac. To tyle takich bieżących informacji. Oczywiście jest czas pandemiczny. Urząd funkcjonuje, Urząd Miasta i Gminy funkcjonuje. Staramy się załatwiać wszystkich interesantów, czy telefonicznie, czy jak wspomniałem, po uzgodnieniu telefonicznym nawet się spotykamy. Po prostu my musimy to przetrwać, proszę Państwa. Liczymy też na wyrozumiałość. Staramy się, aby nasi mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, punkt 16, zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem obrad dzisiejszej sesji uważam 29. sesję za zakończoną. Dziękuję bardzo wszystkim radnym.